kolejny przepiękny dzień. Znowu jesteśmy we Władysławowie i jesteśmy w porcie. Będziemy płynąć szybką łodzią motorową. Jesteśmy na lekko ugiętych nogach, żeby każde uderzenie na fali amortyzować na lekko ugiętych nogach. Dobrze? Jeżeli coś by się działo, proszę jedna ręka do góry, wtedy będziemy reagować. Całkiem fajna sprawa. Dzisiaj wprawdzie jest flauta, nie ma fal, no i nie było takiego, wiecie, takiego trzepania tą łodzią, tym pontonem o morze. No, bardzo często pewnie jesteście na plaży w Warszawie, widzicie to, jak to nimi tam pomiata na tych falach. Wczoraj tak było, no niestety nie zdążyliśmy do chłopaków przyjechać, no ale jesteśmy dzisiaj. Słuchajcie, no szyper daje z siebie wszystko, te wszystkie zakręty, no... Ja mam chorobę morską, wiecie o tym, jeżeli subskrybowaliście nasz kanał wcześniej, oglądaliście jakieś filmiki morskie typowo, gdzie płyniemy sobie na dorsze. Ja mam straszną chorobę morską i muszę przyznać, że w takiej 10-12 minucie tego rejsu delikatnie już ta choroba morska dała się we znaki. No niemniej jednak cały rejs trwa około 15 minut od tego, jak usiądziemy do tego pontonu, do przybicia z powrotem do brzegu, także no naprawdę bardzo fajna sprawa i myślę, że każdy powinien tego spróbować. Przed chwilą płynęliśmy średnią jednostką, tą, która ma dwa silniki, teraz płyniemy tą mniejszą, która ma jeden. Jestem teraz na dziobie i zobaczymy, jak tak się płynie. Ale trzęsie! Płynęliśmy tą mniejszą jednostką, ona troszeczkę taka bardziej jakby zadziorna jest, ona jest węższa, więc na tych falach jakby tak troszeczkę bardziej się kolebie, ale no ta większa jednostka, po prostu tam szyper, no musi więcej z siebie dać, żeby po prostu uzyskać to samo,
i spoko. Czy to jest mała, czy duża jednostka, naprawdę jest the best. Jeżeli chcecie, żeby wami tak mocno trząsło, siadajcie z przodu. Naprawdę ja polecam obydwie jednostki, a nawet i tą trzecią, 300 koni mechanicznych. Każdy silnik, czyli łącznie 1000 koni mechanicznych. No, musicie to przeżyć. Cześć!